proszę pan starosta. Panie przewodniczący, szanowni państwo, nie odbyło się jeszcze posiedzenie zarządu, na którym to będzie rozpatrzone i zaopiniowana taka jest procedura. W poniedziałek mamy zarząd, na którym będzie ta uchwała zaopiniowana. Właśnie pani Marcisz i Wojtas i tak dalej, one tak samo były wprowadzone w tym samym terminie, co ta trzecia i te dwie weszły. Nawet później, tak? A ta trzecia nie weszła, to chyba nie zła jest odpowiedź pani starosta na ten temat. Proszę pan. Ale pierwsze uchwały są proceduralne, nie muszą być opiniowane przez zarząd, a to musi być. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bożyński, proszę. Panie przewodniczący, zgodnie z tym, co pan obiecał na ostatniej sesji, bo ja tylko przypomnę, że pan obiecał, że ten punkt będzie wprowadzony na porządku obrad. I projekt uchwały pan obiecał. Pan również obiecał, że będzie wprowadzony projekt uchwały. W związku z tym, że ta poprzednia sesja już miała miejsce 2 tygodnie temu, więc pytanie, czy starostwo było na urlopie, czy nie było radcy prawnego, który to w jakiś sposób przygotował, bo dla mnie to jest dzisiaj nieporozumienie w tym momencie. Tak, dziękuję. Proszę pan radny na presję. Ja pozwolę się odnieść do słów kolegi Dworzyńskiego. Po prostu to jest jedna zasada. Nikt wam tyle nie da, co starostwo może obiecać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałem odpowiedzieć panu radnemu Andrzejowi Dworzyńskiemu. Ten pierwszy projekt uchwały, to był tam zaopiniowany przez radcę prawnego, był wrócony do komisji rewizyjnej. Później komisja rewizyjna bezpośrednio złożyła do zarządu projekt uchwały. Natomiast, tak jak pan starosta wspomniał, no, nie była opiniowana, ja nie dostałem to, ja nie mogę. Musi być to zaopiniowane. Jak ja nie dostałem to, jak ja mam wprowadzić to do porządku obrad. Bardzo proszę. Jeżeli ktoś się obiecuje, to się dotrzymuje. Ja jestem ciekaw, kiedy były posiedzenia zarządu, za które się dowiemy, czy były i w jakim terminie. Wydaje mi się, że nawet niedawno było posiedzenie zarządu, bo tak zawsze jesteście przyzwyczajeni, że przed sesją robicie te ostatnie czyszczące. Mogliście zająć się autopoprawkami zarządu, które dzisiaj mamy na sesji, też wnieść do porządku obrad, a jakoś umknęło panu bardzo ważna rzecz, która dotyczy jednej z największych placówek oświatowych. Dziękuję. Proszę pan starosta. W uzupełnieniu informuję szanownego pana radnego, że tak odbył się dzisiaj zarząd właśnie debatując nad autopoprawkami i przyjmując je i stąd właśnie jeszcze nie byliśmy w stanie tego projektu uchwały rozpatrzeć, który wpłynął notabene do nas 2 dni temu, tak? To już nie wiem, kiedy służył to. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie ja mam pytanie w takim układzie. To panie starosto, to kiedy ten projekt będzie zaopiniowany i kiedy możemy... Poniedziałek. Czyli na następnej sesji na 100% będzie... Tak, poniedziałek już mamy w programie. Dziękuję bardzo.